Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nowy let's play na moim kanale, zagrajmy w Spyro Enter the Dragonfly. No powiedzcie mi, kto nie czekał na ten let's play? Myślę, że duża część z osób czekała, patrząc chociażby po szocie na kanale Andre pod nazwą Wszystkie Kurwice Pana Michała. I myślę, że większość czekała na moje ponowne zmierzenie się z tym jakże zacnym tytułem. I co ja tu mogę dużo powiedzieć? Spyro Enter the Dragonfly jest to kontynuacja przygód Spyro po ostatniej części, czyli po Spyro Year of the Dragon, albo Spyro 3 Year of the Dragon. I teoretycznie moglibyśmy nazwać tę grę Spyro 4 Enter the Dragonfly, no bo skoro to jest taka bezpośrednia kontynuacja, no to gdzie jest ta czwórka w tytule? Otóż nie ma tej czwórki w tytule. Pewnie się zapytacie dlaczego. A ja wam odpowiem, że też nie wiem. Jakby pytajcie mnie, a ja was się spytam, czemu nie ma tej czwórki w tytule. Podejrzewam, że być może dlatego, że twórcy tej gry mogli spalić się delikatnie ze wstydu, patrząc na to, że ta gra jest bardzo mocno jechana w fandomie Spyro. Chciałem przez chwilę powiedzieć w fandomie fanu, to w ogóle nie miałoby jakiegokolwiek sensu. Tak więc ta gra jest bardzo mocno jechana i słusznie uważam, że jest jechana, ponieważ została wydana tak naprawdę na szybko. Z tego co pamiętam, to została ona wydana chyba w 6 miesięcy. W 6 miesięcy albo w 5 miesięcy? Albo w 7, coś takiego. Między. To jest taki mniej więcej okres. I widać problemy z tą grą. Jak zresztą będziecie mogli zaobserwować po moim gameplayu, do którego zaraz przejdziemy. W sensie, no oczywiście nagrywam to w live komentary, nie w post komentary, żebyśmy się źle nie zrozumieli. I troszeczkę zmniejszę kamerkę. W każdym razie, chodzi tutaj po prostu o to, że gra ma mocne spadki w klatkach na sekundę, w FPS-ach. I to jest losowe. Raz ci gra będzie chodziła w 30 FPS-ach, czy tam w 25. A raz będzie ci chodziła, nie wiem, w 15, w 10, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Tu dosłownie są już ścinki w samej grze, w samym demo, jak widzicie, są ścinki. Tak więc, no tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie w tym let's playu. Szczerze nie wiem, czy będziemy robili 100%. Mógłbym w sumie zrobić 100% w tej gierce, bo nie słyszałem, żeby było ono jakieś trudne w wykonaniu. I myślę, że może zrobimy w sumie, zobaczymy. Będę się starał zbierać. Umówmy się tak, że będę starał się robić 100% w tej gierce, ok? A teraz dobra, już bez zbędnego przedłużania wciskamy sobie start. Oczywiście tworzymy sobie nowego save'a, bo czemu by nie? Będziemy musieli chyba slot sobie wybrać. Z tego co pamiętam były 3, tak jak w Spyro trójce i dwójce i jedynce.
No a tu widzę, że konsola myśli. Niech sobie na spokojnie pomyśli. Ja nie będę tutaj. O, super, ogarnięte. 4 mamy aż sloty. Patrzcie, jakie bogactwo, widzicie? Haha, nie to co kurde w tym biedackim Spyro Year of the Dragon, czy tam Spyro 2, czy Spyro 1. I oczywiście, tak jak to w Spyro 3 mieliśmy do wyboru, mamy do wyboru ikonki zapisu. Mamy tutaj główkę Spyro, mamy Sparksa, mamy Zoe, mamy Huntera, mamy Moneybagsa, Miśka. No jakieś tutaj postacie z tej gierki. No, trochę tych postaci jest. Ale ja myślę, że skoro gramy Spyro, no to będziemy mieli Spyro jako ikonkę. Tak, jakby ktoś się pytał, czym to się wszystko różni, absolutnie niczym. Tylko to, że masz taką unikatową ikonkę swojego zapisu, tak więc ja sobie wybiorę główkę Spyro, a wy jak będziecie tam chcieli, to możecie sobie krówki, inne tego typu rzeczy wybierać. Okej, mamy wszystko ogarnięte, tak więc wciskamy sobie X i rozpoczynamy przygodę. Just a float, you scaredy cat. They sure do look happy, don't they, Spyro? Well, it's not every day that a dragon gets his dragonfly. Right, Sparks. So, we meet again, little dragon. I'm back, and I'm stronger than ever! Who are you calling little, Shorty? Nobody invited you! This is an invitation-only party. Very clever, Dragon. You know, you should join me. We would make a great team. What do you want this time, Ripto? What do we want this time, boss? You're not hired for your brains, you dinosaurian landmass! Keep thinking and I will send you back to the place I found you, unemployed in Molten Crater, begging for work from Nasty Nor. Now, back to what I was saying. Well, what do I want this time? I'm glad that you asked, Purple Pest, and I will be happy to demonstrate. Since I've had enough to do with dragons, I thought, perhaps, dragonflies. Well, that wasn't supposed to happen, but... You see, without the power of dragonflies, the dragons are nothing. Soon, the dragon homelands will be mine. Spyro, that little lizard totally stole all the dragonflies! Even Sparks is gone! Spyro, Hunter, don't worry. I think I know where to start. Follow me! Sparks! I thought I lost you, pal. That was close, Sparks. Listen, I think I may have figured out a way to catch those dragonflies. Spyro, stand back! Whoa! What'd you do that for? Drat, that didn't exactly work right. I'm still learning, you know, Spyro.
The good news is I've created a powerful magic that will enable you to use different breath abilities. The bad news is you're going to have to find dragon runes to use them, since the spell scattered them in different parts of the dragon realms. Cool! Come on, Sparks! Let's get going! We've got a lot of work ahead of us if we want to find those dragonflies. Do you think we'll ever get a day off? No to już wracam po cutscence, zresztą jak mogliście sobie ze mną wraz ze mną obejrzeć. No i tak, w dużym skrócie, Spyro, Bianca, Hunter i Sparks świętowali pokonanie czarodziejki z trzeciej części. Nagle ni stąd ni zowąd pojawia się Ripto ze swoją ekipą, jakże zacną. I jak to on przerywa tę uroczystość? Tym razem rzuca zaklęcie, aby schwytać ważki. Dla niewtajemniczonych, o co chodzi z tymi ważkami? Ważki miały zostać przydzielone małym smoczkom i miały im towarzyszyć do końca życia. Do końca ich życia, w sensie tych małych smoczków. Niestety Ripto spudłował i ważki rozproszyły się po całym smoczym królestwie, więc zgadnijcie, jakie jest nasze zadanie. Nasze zadanie jest następujące. Mamy zebrać wszystkie 80 ważek, w tej gierce chyba jest tyle, oraz pokonać Ripto. To jest nasz główny cel w fabule. Ogólnie tak... Może powiem... Dobra, Sparks tutaj oczywiście zawraca mandolinę. Innymi słowy powiedział tutaj o tym, że jeżeli będę chciał coś od niego, no to mam po prostu, nie wiem, podejść do czegoś, wcisnąć X i wtedy on się uaktywni, będzie się mądrzył. Ale dobra, słuchajcie, ja wam teraz powiem takie moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te pierwsze chwile ze Spyro Enter the Dragonfly. Oczywiście to jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, jeżeli nie chcecie. Ale ja odnoszę taki vibe do całej trylogii Spyro, grając teraz w tę gierkę. Dlaczego? Pewnie się zapytacie. Otóż tak, title screen, menu główne, gdzie tam widzieliśmy Spyro i były tam ważki, tytuł Spyro Enter the Dragonfly, kojarzy mi się trochę z tytułem, znaczy z ekranem tytułowym z Spyro Year of the Dragon, w sensie tam Spyro też wleciał w znaki, chyba jajko spadło z tego co pamiętam, o ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o title screen Spyro 3. Czuję trochę vibe Spyro 2, bo jednak pojawia się tutaj Hunter i jest ta cała uroczystość i ni stąd ni zowąd pojawia się Ripto z swoimi przydupasami. I trochę czuję teraz też vibe Spyro 1, dlatego że jesteśmy w no takim właśnie hubie, coś a la podobnym do pierwszego świata Artisans. Tak więc, no mówię, ja osobiście odczuwam taki vibe mocny do całej trylogii Spyro. I oczywiście to jest moje zdanie. Nie musicie się z nim zgadzać, jeżeli nie chcecie. Okej, tutaj według Sparksa możemy charge'ować w znane nam już tutaj wazony. Ja oczywiście to zrobiłem, ale no, znamy to. O, znowu tutorial. Mm-hmm.
No, kurde. Where exactly do I find these butterfly sparks? To jest trochę bez sensu, ponieważ to jest znowu takie, tu, jakby to powiedzieć, prowadzenie mnie za rączkę, mimo że... Widzieliście tę żebarkę, nie? Ja przypominam, że to jest gra dla dzieci, ale dobra, wracając. Ja rozumiem, okej, Sparks tutaj i Hunter, bo jeszcze Hunter, możecie zobaczyć, że tutaj się pojawia w hubie, o właśnie tam on jest. Będą robili nam za tutorial. Ja to rozumiem, że to jest takie znowu naprowadzanie gracza i tak dalej, ale szczerze, no po co to? No, jak już grałeś w jedynkę, dwójkę i trójkę, to trochę zaczyna być to irytujące, że ciągle jesteś prowadzony za rączkę, że tłumaczy ci się to, co już powinieneś wiedzieć. Trochę tak, jakby gra robiła z ciebie debila kompletnego. Albo twórcy, którzy, nie wiem, wyszli chyba z założenia, że nikt nie grał w pierwszą trylogię Spyro, a jak grali, to pozapominali, kurde, kontrolek i innych tego typu rzeczy, tak więc no wiecie, o co chodzi. Tu mamy nową mechanikę, mianowicie jeżeli będziemy chcieli podróżować między obszarami z Smoczego Królestwa, to będziemy musieli najpierw nabyć umiejętność. Jak widzicie po symbolu, tutaj mamy błyskawicę, co oznacza, że potrzebujemy elektryczny power-up i będziemy mogli sobie go ustawić za pomocą L1. Tu na razie mamy ustawiony domyślnie ogień, więc możemy domyślnie ziać ogniem. Natomiast jak nabędziemy moc elektryczną, power-up elektryczności, rażenia prądem, to będziemy mogli otworzyć sobie tę bramę i przejść dalej. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale ta gra, z tego co dobrze pamiętam, toczy się wokół Smoczego Królestwa. W sensie, to jest jedyny hub na całą grę. Tylko będziemy mogli sobie odblokowywać te ścieżki inne. Z tego co pamiętam, mogę się oczywiście mylić. Ale wydaje mi się, że to jest jeden hub na całą grę. I swoją drogą wejdźmy sobie w Atlas, zobaczymy jak Atlas się zmienił. 7000 klejnotów na całą grę i 80 ważek, dobra. Tak więc, tak to właśnie wygląda. Dobra, Dragon Realms to jest... Realms, to jest kurde... nasz hub główny, w którym możemy sobie zbierać właśnie Dragonfly'e lub ważki, jak chcemy sobie to nazwać. Here, take this dragon rune to the dragon spirit over there. With this rune, he'll be able to combine dragon magic with my magic and grant you bubble breath to catch dragonflies. They're shy and will probably run away from you anytime you come near them. Use your L1 button to switch back and forth between fire and bubble breath. Pojawiła się tutaj Bianka, która tłumaczyła nam właśnie, że L1 będziemy mogli sobie właśnie zmieniać power-upy. Dzięki Bianka, nie domyśliłbym się. Mimo że już to Sparks tłumaczył, ale okej. Spyro, the magic of this sacred room will bestow upon you the power of bubble breath.
No, więc tutaj mieliśmy smoka, który się do nas odezwał i powiedział nam właśnie odnośnie tego, żebyśmy zbierali też takie magiczne okręgi. Kiedy zbierzemy ich 4, to będziemy mogli odblokować ostatniego bossa. Wow. Niezła ciekawostka, prawda? Powiedzcie, że to jest niezła, piękna ciekawostka. Oczywiście tak jak to było za... O Jezu, znowu. Dziękuję, Sparks, że po raz kolejny wchodzisz mi w zdanie, zresztą nawet nie tylko ty, ale to już mniejsza. Więc co ja chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, a wyleciało mi z głowy. Fajnie, świetnie, kurde, pięknie. Masakra. No ale nie, no ogólnie jeżeli chodzi o hub, to mi się bardzo on podoba. Serio, fajnie jest ogarnięty tutaj. Uważam, że twórcy się postarali pod tym względem i naprawdę lokacja bardzo, w mojej opinii, cieszy oko. Trzeba będzie zaraz do Huntera polecieć, ale zanim polecimy do Huntera, to jeszcze weźmiemy to i owo. Tak więc od razu też mówię, że nie zrobimy od razu 100% w całym tym hubie, bo no nie oszukujmy się, ale nawet nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe dlatego, że tamte obszary mamy poblokowane, a więc jeżeli mamy to poblokowane, to raczej logiczne jest to, że tam nie pójdziemy. Zresztą tutaj nawet, przy tej ścieżce, na której teraz obecnie się poruszam, to tu mamy drogę do kolejnej bramy, która jest zablokowana. Zostawię to na będzie. No taka tutaj ścieżka jest. I mamy następną bramę. Hey baby, this is a treasure puzzle. This one is a treasure puzzle. Sparks tutaj się powtórzył, bo powiedział dokładnie to samo co wtedy, tylko że zmieniona została umiejętność, czyli tutaj będziemy mogli mrozić przeciwników, czyli będzie to power-up lodowy, coś jak właśnie w Spyro 3 było. I kurde, w opcjach zapomniałem wyłączyć jednej rzeczy. Nie wyłączyłem. O, przy okazji widescreena sobie można ustawić. No widzicie? Lol. Lepiej mieć ten widescreen, no nie? I wyłączamy wibracje. Ja nie lubię, nie cierpię wibracji wręcz, powiem szczerze. O, i lepiej wygląda chyba z widescreenem, mi się wydaje. Ale to jest moje zdanie, wy nie musicie się oczywiście z tym zgadzać. W każdym razie... No potrzebujemy tego power-upa lodowego. Jak go nie mamy, no to nie przejdziemy. Proste. Nie będę tutaj snuł nie wiadomo jakich teorii. Dara, co ty, misiu, chcesz? Spyro, I was dreaming of a genie that turned into a nightmare when these horrible riptocks kicked me out of my bed and threw me down this swirly thingy. Maybe the magic of dragonflies will help activate it. Aha, potrzebujemy 25 dragonflyów albo ważek. Więc dopóki nie będziemy mieli 25 ważek, no to nie możemy do niego podejść i nie zacząć u niego poziomu, bo on raczej będzie miał jakiś poziom dla nas. A teraz, skoro już jesteśmy, no to pójdźmy do tego Huntera, który już pewnie nogi mu odpadły albo zamarzły, albo stawy mu się przyczepiły do tego podłoża, jak chcemy sobie to nazwać, bo tak długo na nas czekał. Hey Spyro, you know if you press the X button to jump, then press the X button again in midair, you can glide. Try using your glide to follow me. No
W dużym skrócie to jest coś takiego jak w Spyro, dwójce i trójce. Dosłownie, ten sam tutorial. Way to go, Spyro! I think I see something shiny on that ledge over there. You can get there by hovering. To hover, press the triangle button at the end of your glide. Dobra, teraz mamy glajdować, tak więc... Zium! Nice work, Spyro! And check this out. I found a dragonfly. Here, why don't you take it? Hey, it's Bubbles! Okej, zdobyliśmy pierwszą ważkę. Fajnie. Spoko. Hey, That sounds easy enough, but what's the challenge? What do I have to do? Activated? How do I activate the portal? I don't see any switches or power buttons. Okay, that dragonfly is as good as free. Dobra. Tak więc tu mamy wyzwanie w tym portalu. I nie pamiętam, na czym ono polegało, więc... Więc nie wiem, czy w ogóle ono się zacznie. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby rozpocząć te wyzwanie. Ale to chyba miało związek z tymi owcami. Pewności stuprocentowej nie mam. W każdym razie... No mówię, te tutoriale Huntera w ogóle w mojej opinii są bezsensowne, ponieważ one cały czas polegają na tym samym. Od Spyro 2, przez Spyro 3 do Spyro Enter the Dragonfly, bez kitu. To jest dosłownie to samo. Nie wiem, kurde. O, dobra, zaczęliśmy. Trzeba było dmuchnąć w to. Musimy spalić 7, znaczy 7, może 8 strachów na wróble. One są chyba blisko siebie w miarę. Nie wiem, czy mi się uda. Prawdopodobnie od razu mi się to nie uda zrobić, ale... Ale wiecie. Przynajmniej się staram, ok? Docencie me starania. Chociaż może się uda. Ta gierka ma swoje problemy, jak zresztą możecie zobaczyć, że... No framerate tutaj nie jest najmocniejszą stroną, zdecydowanie. O, ostatni tam był. Nie, proszę, czemu? Mam cię, gagatku. A teraz trzeba pozostałych tutaj pocisnąć. Uratowaliśmy Jetta, swoją drogą. Jetta uratowaliśmy. Wiecie, co jest najśmieszniejsze lub najsmutniejsze? Że mamy pół godziny tej sesji, a my nadal jesteśmy w hubie. Zobaczcie, jaki ten hub jest potężny. I tak mało zrobiliśmy w sumie w tym hubie. Znaczy, no mało, no. To jest pojęcie względne trochę, bo 199 klejnotów
a tutaj możemy mieć maksymalnie 800, no to nie powiedziałbym, że to jest aż tak mało. Ale no co kto lubi, dla jednych to będzie mało, dla innych to będzie dużo. O, tu przy okazji mamy 25. Dobra, podejdźmy teraz do tego smoka, zobaczymy co on od nas będzie chciał. Good work, Spyro. Use the stones to get to the dojo. Remember, Spyro, find the dragonflies before Ripto. Aha, on nam tylko po prostu pogratulował. Dobra, no to co, wchodzimy do tą platformę, co nie? Ponieważ to jest platforma, która zabierze nas do w końcu pierwszego poziomu. Masakra. Masakra, moi drodzy. Teraz oczywiście podliczanie. 224. Zobaczymy, jak nasz pierwszy poziom będzie wyglądał. Swoją drogą, jak mogliście zobaczyć na początku, mam nadzieję, że mogę jeszcze mówić, były dwa ekrany ładowania, zanim ja się z wami przywitałem. I tak, ta gierka jeszcze ma w pewnym sensie syndrom Crasha the Wrath of Cortex, ponieważ ta gra i Crash the Wrath of Cortex mają bardzo długie ładowanie, w sensie ładowanie trwające 30 sekund. I to samo jest w tej gierce, więc dlatego, jeżeli będziecie widzieli... Raz widzieliście tą całą animację, gdzie Spyro sobie tam latał, no nie?